Dzień dobry, witam w Strategy and Future. Nazywam się Jacek Bartosiak. Dzisiaj ze mną jest specjalny gość, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak. Witam, panie generale. Kłaniam się, dzień dobry. Jesteśmy już właściwie przy końcu Warsaw Security Forum, na którym rozmawia się o bezpieczeństwie. Występował pan dzisiaj też w panelach, więc przejdę od razu do rzeczy, jak to z żołnierzami się rozmawia, tak, panie generale? Dokładnie, czyli tak. Mamy sytuację trudną sytuację bezpieczeństwa, przynajmniej nieoczywistą, na wschodniej flance. Jak pan to widzi? Tak, sytuacja jest rzeczywiście złożona i myślę, że takie formaty jak dzisiejsza konferencja to jest znakomite miejsce i czas, żeby wymienić się swoimi punktami widzenia, żeby wymienić się argumentami, żeby porównać to, co jest niezwykle trudne w porównaniu, i żeby porozmawiać, jak widzimy dzisiaj Polskę samą w sobie, geograficznie ulokowaną na tym, jak wspomniałem dzisiaj w czasie swojego wystąpienia, na takim strategicznym skrzyżowaniu, ale jak widzimy ją również w regionie. I to, co doceniam w tej dyskusji, to również ten globalny ogląd sytuacji strategicznej, ponieważ dzisiaj w tym niezwykle skomplikowanym, złożonym świecie musimy rozumieć te procesy, jakie zachodzą zarówno w obszarze Cieśniny Ormus, czy Cieśniny Malakka, czy to, co się dzieje w Chinach, na Dalekim Wschodzie. Także to było naprawdę świetne miejsce. Sytuacja jest skomplikowana i dzisiaj mogliśmy porównać, że jest wiele też emocji, niekoniecznie podpartym faktami. Kierujemy się czasami skrótami, które nie są dobre w strategii. W strategii potrzebny jest duży ogląd. To, co mnie spędza sen z oczu, jak dzisiaj to wspomniano, to przede wszystkim agresywna postawa Federacji Rosyjskiej. Dla nas w tym regionie, w tym obszarze geostrategicznym, na tej strategicznej autostradzie z Moskwy poprzez Bramę Smoleńską do Brześcia, tutaj na Warszawę, Poznań, dalej do zachodniej Europy, nie pozostaje żadna wątpliwość, że agresywna postawa Federacji Rosyjskiej jest dla nas najważniejszym zadaniem, które musimy zmitygować. Natomiast nie pozostaje to bez relacji z tym, co się dzieje w Chinach, z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Także bardzo wiele znaków zapytania, a niekoniecznie odpowiedzi. Czyli mamy nowe czasy i być może nowe Wojsko Polskie. W takim rozumieniu nawet nie pytam już oczywiście o szczegóły czy dyslokacji, czy uzbrojenia. Raczej mi chodzi o filozofię, tak, o myślenie korpusu oficerskiego, Wojska Polskiego, czy w ogóle tej przyszłości, z którą się musimy mierzyć, historia jakby znowu ruszyła. Myślę, że pewne takie analogie z Revolution Military Affairs można byłoby tu znaleźć, czyli tych potrzeb operacyjnych, które się pojawiają w realizacji strategii państwa, strategii bezpieczeństwa, strategii wojskowej, a między tym, co dostarcza technologia. Więc tutaj pewne analogie bym znalazł i można zaczerpnąć z wzorców z przeszłości. Natomiast rzeczywiście to środowisko bezpieczeństwa, które dzisiaj daje nam wiele wyzwań, jest niezwykle skomplikowane, złożone. Zarówno w obszarze demograficznym, w obszarze procesów urbanizacji, to, co się dzieje w nowoczesnych technologiach, zmiany klimatyczne. Więc to wszystko musimy rozumieć, żeby nowoczesne Wojsko Polskie było gotowe w niezwykle trudnym położeniu, w niezwykle krótkich reżimach czasowych oddziaływać w każdej przestrzeni, w każdym czasie. Pojawiają się nowe domeny, które są obszarem nie tylko wojskowym, bo domena cyber jest obszarem, w którym funkcjonuje całe państwo i tam też musi być usystematyzowany system bezpieczeństwa. Natomiast wojsko również ma swoją kontrybucję. Także otwieramy się tutaj w dyskusji na środowisko cywilne, akademickie, uniwersytety. Ale nie ukrywam również, że tutaj Strategy and Future jest również punktem naszych inspiracji, także cieszę się, że powstaje taka platforma komunikacyjna, która wprowadza taki pewien niepokój intelektualny i taki niepokój jest potrzebny, bo myślę, że historycznie mamy nie tylko potrzebę nowej strategii i w efekcie budowania nowoczesnej doktryny, ale też i obowiązek. Więc tutaj wiele inspiracji i proszę oczekiwać, że będziemy i słuchać waszej dyskusji, przysłuchiwać się, włączać się do niej, ale również zapraszamy do dyskusji z nami. Dziękuję. No, to bardzo to miłe. Rzeczywiście aż jestem taki trochę nawet zaskoczony. Tym bardziej miło.
To ostatnie może pytanie, bo już jest rzeczywiście późna pora. Czy jest coś, co zaskakuje pana generała w tym, co się dzieje? Coś takiego naprawdę, czego nawet jeszcze bardzo niedawno należało się, nie spodziewał się pan? Czy jest coś takiego zaskakującego w tej sytuacji strategicznej? No jest wiele takich obszarów. Przede wszystkim to w czasie tej konferencji, dyskusji tutaj jednak wydaje się, że wielu z uczestników tej dyskusji ma problemy właśnie ze słownikiem. Używamy podobnych słów, ale ich znaczenie jest zupełnie inne. I chociażby ta ostatnia dyskusja dotycząca tych obrony wartości świata liberalnego spowodowała chyba takie największe tutaj perturbacje. Okazało się, że mamy kłopot z zdefiniowaniem, co to jest ten liberalny świat, gdzie on jest rozlokowany, czy na pewno są to te kraje i te kultury, czy te podmioty, które wszyscy uzgadniamy, że rozumiemy w taki sam sposób. Więc myślę, że poziom różnic, jeżeli chodzi o definiowanie tych terminów, jest niezwykle zaskakujący. On prowadzi do wniosku, że faktycznie taka rozmowa musi być prowadzona, bo nie wszyscy się rozumieją w ten sam sposób. Bardzo dziękuję za rozmowę. Panie, dziękuję ślicznie.